Siema wszystkim, dzisiaj kochani aktualizujemy mojego gekona fałdoskórego. Jest to gekon dorastający do około 20 cm. W naturze zamieszkuje tereny południowej i południowo-wschodniej Azji, a jego nazwa łacińska to Ptychozon culi, czy jakoś tak. No i słuchajcie, kiedy? No ponad miesiąc temu wsadziliśmy go do tego pojemniczka. No i wydaje mi się, że można by już mu zapewnić jakieś szkiełko, w którym posiedzi sobie powiedzmy pół roku, ale tak w sumie to nie wiem, bo ciężko jest mi po prostu ocenić, jak szybko ten gekon będzie rósł i też fajnie, że wy zobaczycie tą aktualizację. Bo dacie, mam nadzieję, znać w komentarzu, czy uważacie, że on trochę urósł od ostatnia. Ja uważam, że urósł dużo, że z 3 cm jest skubaniec większy, bo można powiedzieć, że on niemalże rośnie na moich oczach. Także dziś zobaczymy tego gekonika, no i oczywiście zaaranżujemy mu w sposób iście tropikalny tą kosteczkę o wymiarach 20×20×30. Także to tyle, jeśli chodzi o wstępie. Tak chciałbym was bardzo, bardzo prosić o pozostawienie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie ominie was Tajlandia Special, który, mam nadzieję, już niedługo wyjdzie. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zabieramy się do roboty. Zanim zaczniemy aranżować kosteczkę, to chciałbym wam pokazać tak na szybciutko gekona. Oczywiście zaraz będzie strefa jego makro, natomiast teraz tak na szybko, na dobry początek filmu, moi drodzy. Patrzcie tylko, co za piękne stworzenie. Kurde, on już jest jak mój palec, jak się rozłoży, tak podejrzewam. Nie, no to urósł. Jeju, ale skubaniec. Jakiś jest wielki po zaledwie miesiącu. Oż ty. No dobra, słuchajcie, póki co odstawiam go do jego tuby. Niech on sobie w niej jeszcze posiedzi te ostatnie minuty. No i zabierzmy się za fajne terrarium. Musi być fajne. Albo nie, nie musi być fajne, tylko musi być fantastyczne. No więc zaczynamy standardowo. Tutaj mam wymieszany torf kokosowy razem ze ścinkami kokosowymi. Natomiast to będzie tylko część naszego podłoża. Tutaj mi się ostał jakiś bioterowy mech torfowiec, więc jak najbardziej sobie, słuchajcie, go wymieszamy z podłożem, no bo jak on potrzebuje wysokiej wilgotności, także dajmy mu tą wysoką wilgotność, a taki mech torfowiec wymieszany z torfem po prostu dłużej utrzymuje podłoże właśnie wilgotne. W tym rogu planuję zasadzić roślinki, także musimy sobie odgarnąć trochę tego podłoża i tu nasypiemy zwykłą ziemię do kwiatku. No i ostatnio u żaby rogatej sadziłem w ten sposób trzykrotkę i monsterę i słuchajcie, to pykło. Monstera również się ukorzeniła w podłożu. No i teraz wsypię tu ze dwie garści zwykłej ziemi. Proszę bardzo, uklepiemy również ją i też zrobimy miejsce na korzenie, ponieważ już teraz w zasadzie możemy sobie zasadzić to, co bym chciał. A co bym chciał? Już zobaczmy, co tu się dzieje w paludarium, słuchajcie, po ostatnich cięciach. Ja tu wczoraj odciąłem tak po prostu trzykrotkę, bo już zaczęła mi iść tam do samej góry. I patrzcie, tutaj jest mega fajna szczepka trzykrotki. W ogóle co ciekawe, zobaczcie, że ona wszędzie ma korzenie powietrzne. To świadczy o tym, jak wysoka wilgotność jest w paludarium, że normalnie ona się nie ukorzenia, tylko łapie po prostu wszystkim, co się da. Także to sobie wezmę, zaraz ją rozdzielimy na więcej części. No i tutaj w tym rogu mam takie miejsce na szczepki monstery, z którymi jeszcze nie wiem, co zrobić. Pokażcie, co my tu mamy w ogóle. O, to jest w sumie taka całkiem fajna. No na ostatnią chwilę, słuchajcie, ją stąd biorę, bo już jest zmarniała. I widzę, że tutaj jest jeszcze taka dziwna szczepka, coś takiego, słuchajcie. Sam korzeń, albo raczej sam pęd, również wezmę, powinno się przyjąć. No jeśli chodzi o trzykrotkę, to ja bym sobie ją, słuchajcie, złamał tak. W tym miejscu, bo zobaczcie, że tutaj nam wyrasta nowa gałązka. Więc jak ją złamiemy tutaj, to już mamy taką naprawdę fajną szczepkę. I jeszcze jest to, a to, słuchajcie, zakopię po prostu wzdłuż terrarium tutaj i myślę, że ona powinna nam się gdzieś po jakimś czasie zacząć wyłaniać. Także w sumie mogę tutaj odgarnąć trochę tego podłoża z tyłu i podłużna szczepka leci po prostu tak. Zobaczymy, co się wydarzy, słuchajcie. Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ona to łyknie. I teraz najważniejszy jest ten róg, ponieważ tutaj chcę również zaimplementować monsterę. Nie wygląda najlepiej, nie wiem, jak to zrobić. A jakbym jeszcze ciachnął, słuchajcie. Myślę, że coś tu zaskoczy na 100%. Zobaczymy, słuchajcie. Fajnie tak eksperymentować. Na razie to brzydkie, ale spokojnie. Musicie dać temu czas. No i tą trzecią, najbardziej obiecującą, to wbije dość głęboko. I teraz zasypujemy wszystko. Patrzcie, jeszcze jedna, przecież trzykrotka ta stojąca. Też ją tutaj damy. Tu jeszcze jest w tym terrarium o tyle spoko, że gekon nie da rady mi na tyle urosnąć w tym terrarium, żebym zaczął go karmić dorosłymi kubańskimi świerszczami, które jedzą rośliny. Bo ja go teraz karmię bananówkami, które roślin nie jedzą. No ale spoko, bo dorosła bananówka jest gdzieś taka, więc bez problemu dla niego w tym terrarium wystarczy, a później będę się martwił innym terrarium. Natomiast póki co wygląda to tak, czyli no średniawo, miszmasz tam jest. Ale tak jak mówię, trzeba dać trochę czasu temu kącikowi i to powinno fajnie się tutaj nam wszystko poskładać w całość.
No i tak, mam dwie tuby korkowe. Jedna jest cała w poroście, a druga nie jest w ogóle w poroście. No i słuchajcie, wpadłem na pomysł z racji jakby wymiaru naszego terrarium, że może udałoby się zrobić coś takiego w terrarium. Żeby po prostu była jedna tuba tak, a druga tak i wtedy gekon miałby tak fajnie. Więc czy to wyjdzie? No nie wiem. Sprawdźmy to, aczkolwiek boję się, że z tym podłożem jest tutaj za mało miejsca na takie kombinacje. No ale spróbujemy oczywiście. No dobra, ta tuba tu w sumie wygląda całkiem ładnie. Natomiast czy zmieści się druga? Żeby wiecie, nie było pusto u góry terrarium, z tym zawsze jest problem. A też przy okazji trzeba to na tyle, że tak powiem, stabilnie zamontować, żeby nam nie przygniotło gekona. O, coś mi tu pęka, ale udręka. Sorry, musiałem. Dobra, słuchajcie. Super. Ja chcę coś takiego. Zobaczcie. No i teraz lecimy dalej z tematem. Muszę tylko na nowo uklepać podłoże, bo zrobił się nieład. To jest tylko postaw. Dobra. Tu mamy fajnie. No słuchajcie, zaczyna się robić naprawdę bardzo przyjemnie. Sami zobaczcie. Co myślicie o tym? Fajnie, ale czegoś nam tu brakuje. No więc na pewno chciałbym to łączenie korków zamaskować mchem. Zobaczymy, co się stanie, jak tutaj położę po prostu płat mchu i go wcisnę. Wiecie, ogólnie taka konfiguracja terrarium powoduje, że nie bardzo jesteśmy w stanie wyjąć gekona na zewnątrz, jeśli byśmy go chcieli wziąć na ręce. No ale ja swoich jaszczurek nie wyciągam na ręce tak czy siak, tylko do filmu, więc jakby nie przeszkadza mi to, że jakby zrobię sobie taki stały wystrój, a nie, że wiecie, jest luźna tuba, którą można w każdej chwili wyjąć. No i co powiecie? Kurczę, fajnie się tu zrobiło przez to, niesamowite. Patrzcie, jak niewiele, a jak wiele. Ta strefa tutaj jest pusta. Trzeba by tu może jakiś korzeń dać. Czy na przykład jak wiadę z takim kalibrem? No nie, to na pewno tutaj się przyjmie. Oj, tak, to bardzo. Mam tu jeszcze jeden, słuchajcie. Można by go położyć na przykład jakoś tak, żeby się komponował z tą tubą korkową tutaj. Natomiast nadal mi tu czegoś brakuje, ale boję się, że nic tu już nie dołożymy, bo po prostu rośliny później zrobią bardzo duży element wystroju tutaj, bo jak one zaczną się piąć i wiecie, ta monstera ożyje i zacznie puszczać nowe liście, to momentalnie okaże się, że brakuje nam miejsca, a trzykrotka to już w ogóle nie mówię, jak ona zacznie tu działać, więc chyba kończymy tą aranżację, wygląda to tak. Kurczę, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, słuchajcie, że na filmie to wygląda brzydziej niż ja to widzę na żywo. No ale dobra, jeśli tak, to zajmijmy się detalingiem. Ja tutaj dość dużo sypnę tego forest floru, bo mech torfowiec nie za bardzo mi się po prostu podoba. W zasadzie pomyślałem, że moglibyśmy tutaj pod tubę wcisnąć troszkę maty kokosowej. To też nam urozmaici trochę dno. Dobra, kochani, oficjalnie proces aranżacji terrarium jest zakończony. No fajnie wyszło, przyznajcie. Góra pusta, ale jak dorzucimy do tego rośliny, jak one zaczną działać, to myślę, że będzie fajnie, nie? Podłoże też wygląda całkiem subtelnie, że się tak wyrażę. No gekon powinien mieć tu jak w domu. A skoro mowa o gekonie, to pokaż pan go. Może mam gdzieś zdjęcie na iPhone'ie, na palcu gekona, jak go kupiłem, to wam tutaj teraz wrzucę i sobie porównamy. No ale patrzcie, on jest dłuższy na pewno od mojego małego palca, więc jest to już szaleństwo. Spójrzcie, jakie bydle z niego jest. Dorośnie do około 20 centów, więc będzie naprawdę przepotężny. Zobaczcie, jakiego ma uroczego fałdka na policzku, można powiedzieć. Będzie coraz większy, tak samo jak te łapki. O, zobaczcie, jaki jest piękny fałdek na brzuchu. Ten fałdek jest złożony i on się rozprostowuje wtedy, kiedy gekon chce skoczyć i poszybować lotem ślizgowym. To wtedy fałdek się rozprostowuje, no a jak gekon nie skacze, to fałdek jest złożony. No ale co jak co, ale ta mordka to wygrywa plebiscyt na najsłodszą jaszczurę na hodowli, nie? Odcień tego gekona jest też uzależniony od jego nastroju. I ostatnio go widziałem, słuchajcie, i był taki czarny i mówię, ty, a czemu ty jesteś taki zezłoszczony, o co ci chodzi? No bo jasny to raczej taki spokojny, a ciemny to raczej zdenerwowany. No i nie doszedłem do spójnej konkluzji, co go tak zdenerwowało w tym pojemniku, ale słuchajcie, był po prostu całkowicie czarny. Ja aż nie dowierzałem w to, że skubaniec aż tak bardzo jest w stanie zmienić właśnie swój odcień, no nie? Po prostu jak kawałek liścia jest ten kawałek ogona. Cały ogon jest niesamowity, zobaczcie. I gekon, który jest gotowy do lotu, w każdej chwili może wystrzelić. Skubany z 30% uroz jak nic. No ale dobra, wkładamy go do terrarium. Myślicie, że będzie szczęśliwy? Ciekawe w ogóle, czy mu odbije, jak zobaczy taką powierzchnię i rośliny i w ogóle cudawianki.
Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi, słuchajcie, żeby go zaimplementować do nowego terrarium. Jakie to jest słodkie, ja nie mogę. Dobra, próbujemy. Gdzie go damy? Tak na porost? To on nam tutaj zniknie normalnie, przecież on jest w kolorze porostu. O, no dobra, kochani. Gekon wylądował w swoim nowym apartamencie. Skoczył na dodatek. O, jak tu fajnie wyglądasz. No nie, uciekł do góry. To boję się, że zaraz, słuchajcie, już nic z tego nie będzie, jak on się schowa do tuby. No ale myślę, że będzie tu mu dobrze. No sami zobaczcie. Potężny terrarium jak na takiego jaszczura, ale też nie można powiedzieć, że jest za duże, no bo jaszczurka jest mała, ale terrarium ma zaledwie 30 cm na wysokość. Na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że miło razem ze mną spędziliście czas i że jaszczur Wam się podoba. Zobaczcie, jak fajnie ten fałdek na brzuchu teraz tutaj wystaje. Zapraszam Was na swój Instagram również, bo tam zawsze, ale to zawsze, słuchajcie, są backstage'e. Często wiadomo wcześniej, co będzie na odcinku, no i ogólnie fajne storki wrzucam, więc jeśli komuś jest mało mnie na YouTubie, to zapraszam na Instagram. Tam jest mnie w miarę pod dostatkiem. To tyle, kochani, trzymajcie się. No i co mogę powiedzieć, kiedy się widzimy? Oczywiście standardowo, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Trzymajcie się, na razie i hej!